O, gramy w ogóle na Tigrę, czyli zawodnika z RLCS i w Musty Flick. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem Edek 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie nowe auto Jamesa Bonda, czyli Aston Martin DBS. Oczywiście jest ono do znalezienia w sklepie w zakładce James Bond. Tutaj może jeszcze pokażę, że są też do zakupienia te takie poprzednie Aston Martiny, ale nie ma ich w pakiecie. I chyba każdy samochód kosztuje 1100 kredytów. My się dzisiaj skupimy na tym Aston Martin DBS. Prawdę mówiąc, wydawało mi się, że to się nazywa DB7. Przynajmniej tak mi się kiedyś kojarzyło, jak grałem w Need for Speed. No ale jak widać, byłem w błędzie. Tutaj za pamięci wpisujemy kod twórcy, ja polecam oczywiście Edek. No i co, kupujemy od razu samochód. Moim zdaniem jest to najładniejszy Aston Martin dodany do tej pory do Rocketa, jeżeli w ogóle nie najładniejszy Aston Martin, taki jakby, no po prostu z tej marki. Natomiast w samym Rockecie tak trochę strasznie plastikowo to wygląda. W zestawie mamy też kółka oczywiście, no i jakieś tutaj malowanie, prawdziwe życie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w menu. Też tutaj muszę powiedzieć, że w ostatniej aktualizacji, w tej, w której dodali chyba ten samochód, zepsuli kolory w menu. Tak jakby jest to takie, no nie wiem, jakby brakowało światła w menu i mi się to mega nie podoba, ale... no cóż, okej, na samym początku widzimy, że nie można wybrać jakiegoś konkretnego... a nie, czekajcie, bo mam filtr. Ale okej, mniejsza, i tak dalej nie można wybrać sobie żadnego malowania konkretnego. Domyślne malowanie jest takie srebrne, czy tam szaro-srebrne. Możemy zmieniać tylko kolor połysku. Moim zdaniem to real life będzie ciekawsze. Chociaż chyba można zrobić praktycznie identyczne, jak tutaj wybierzemy... a nie, bo to jest drugi kolor. Myślałem, że tutaj jak się wybierze czarny, to będzie to samo. Ale te ciemne kolory wyglądają bardzo podobnie w każdym razie. Ja wybiorę real life. No i niestety nie można w tym samochodzie praktycznie nic edytować. Boosta oczywiście można. Ozdoba na dach, nic tutaj nie będzie do wyboru. Ale wybuch możemy sobie dać jakiś puff. Ślad pod opon też można wybrać i dźwięk silnika. No brzmi fajnie, ale na pewno minusem tutaj w stosunku do takiego na przykład BMW jak było, jest to, że w BMW można było używać wszystkie malowania z gry i je dowolnie sobie modyfikować, a tutaj widzimy prawa licencyjne jakoś na to nie pozwoliły. No ale okej, lecimy do testu. Knockout dodali? Nie zauważyłem tego wcześniej. No i dobra, mamy pierwszego przeciwnika i tak jak ostatnio robiliśmy już to w teście, jest nowa formuła, lecimy teraz na 3 konkretne zagrania. W tym filmie, żeby jakoś to w miarę szybko wyszło, proponuję... chyba zrobimy po prostu quicksir pincha, double reseta i jakiegokolwiek Mustiego, może być z ziemi, może być z powietrza. Na takie 3 zagrania polujemy. No i potem wiadomo, jeszcze mecz rankingowy pewnie sobie pykniemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja tutaj nie mam co strzelać po prostu na bramę. Dobra, jest okazja, polećmy do double reseta. Chyba że on nam będzie wybijał piłę. Ajajaj. Ogólnie tak jak mówiłem, jest to chyba moje ulubione Aston Martin ze wszystkich. Także na pewno bardzo fajnie. Ale czekam chyba, aż dodadzą w końcu ten nowy silnik Unreal Engine 5. Żeby te auta po prostu wyglądały dużo ciekawiej. No bo aktualnie nie ma się co oszukiwać. Mimo że lubię ten samochód w rzeczywistości, to tak strasznie plastikowo wygląda. Mi się z jakiegoś powodu nie podoba. Dobra, polećmy na jakieś zagranie z Musty Flickiem. Może a nuż się uda. Nie wierzę, że w ostatnim teście samochodów próbowałem to strzelić chyba przez 40 minut, a tutaj już się udało na samym początku. Specjalnie nie dałem tego zagrania, żeby nie spędzić godziny nagrywając odcinka. No niewiarygodne. No ale jak widzimy, samochód jest koksem już na samym początku. I z tego, co sprawdzałem, ma hitbox Dominusa. Jeszcze nie sprawdzałem, jak leży ten hitbox na tym samochodzie. Zobaczymy to oczywiście po tym spotkaniu. A ja mam jeszcze do zrobienia double reset oraz quicksir pincha. Dobra, spróbujmy strzelić double reset od razu. Niestety on nam tutaj wybił piłę, a byłby raczej strzelony na luzie. Już na Mustiego leciałem, to nawet fajna brama by mogła być. Dobra, może zdążymy pojechać na ściankę. Ale nie, ona nas chase'uje. Ale okej. Nie ma tragedii. Nie, nie strzelimy tego. No minus jest taki, że niestety na tych casualach mam już tutaj wysokie MMR-y i trafiamy przeciwników, co raz, że jak widzą, że chcę freestylować, to jakoś skutecznie w miarę blokują. I dwa, że tryhardują. No i potrafię już trafić piłkę, a nie chcę tak jak inni freestylerzy grać na MMR-ze jakiegoś, nie wiem, brąza. No bo to by tak naprawdę, no nie wiem, to równie dobrze można by było na freeplayu bez nikogo sobie zagrywać akcję. Dobra, polećmy na double reseta z cornera. Bank jeden, bank drugi i fake. No niestety nie zadziałało. Okej, będziemy znowu w kornerze. On nam to wybije, zaraz mu ci zasadzę Pfizer! Szczepiłem się tobą i się odszep! Chyba się szczepiłem Pfizerem, nie pamiętam w sumie. Czemu ja do tego wracam? Mniejsza, strzelmy po prostu reseta pojedynczego. Niech będzie, nie no, ziomek to broni. To za pajac priżampujący. Zaraz się zdenerwuję i mu naładuję bramek i przez to będę jeszcze wyżej i będą jeszcze lepsi przeciwnicy. Dobra, Kuksir. Dobra, jest trafiony, chyba nie obroni, nie obroni, tak jest do tego. Za pierwszym razem Sealing Musty Double, za pierwszym razem Kuksir. To jest chyba moje autko. Coś takiego, a mi tutaj się wydaje, że to jest samochód stworzony dla mnie. To jeszcze teraz double reset, taki żeby on nas nie zablokował, może też wyjdzie za pierwszym, to wtedy będzie niesamowite. Jak w jednym meczu uda nam się strzelić wszystko. Dobra, nie ma go, pajaca nie ma. Już się nie rusza, więc to nie będzie satysfakcjonujące. Chyba, że teraz zaczyna. Ale triple reset? Było to tragiczne, więc to będę powtarzał, bo poleciałem na triple reseta zamiast double niestety, to znaczy niestety, po prostu się podpaliłem, że miałem szansę. Ale jeszcze zagramy teraz ten, albo nie, teraz zobaczymy hitbox. No i dobra, hitbox prezentuje się następująco, z przodu wystaje no tak, no nie wiem, tak średnio dużo. Bywały auta, w których wystawało więcej, ale nie jest to tak jakby optymalne wystawanie. No jest to całkiem takie, no trzeba powiedzieć spore zakłamanie. Z tyłu właściwie podobnie, na dachu jest ok. Taka pierwsza diagnoza, że będzie się fajnie flikowało tym autem, ale kopanie piłki będzie takie, takie se właściwie na ziemi, przez to, że piłka tak się będzie wchodziła trochę w ten taki przedni zderzak, ale mniejsza, lecimy do kolejnego meczu. No i jest przeciwnik numer 2, Kamora tym razem. Nasze zadanie to poprawić przede wszystkim double reseta, no i jeżeli strzelimy ładnego double reseta, to polecimy też na może inne zagrania, żeby strzelić coś dodatkowego. Jakiś jeszcze kolejny Musty, jakiś kolejny pinch. Będzie spoko, jeszcze w razie czego w meczu rankingowym będzie można popróbować. Mamy teraz dużo przestrzeni. Ja lecę na jednego reseta, drugiego i nie złapałem drugiego. Okej, szansa na Musty Flicka z ziemi. Chyba, że ziomek nas postanowi challenge'ować, w sensie no w defensywie zagrał dobrze, ale denerwuje mnie, że tutaj już ludzie potrafią bronić te zagrania. Jest to takie przeszkadzające, co nieprawda. Okej, double reset. Jeszcze Musty Fliczek, dobra, to już jest ładniejsze, to już może być zaliczone. Tak naprawdę dwa zagrania za jednym razem odhaczone, double reset i Musty Flick. I okej, lecimy, bierzemy piłę na lewą stronę. Może jeszcze ground pinch jakiś tutaj, jak będzie okazja? Proszę, ziomek to zblokuje, dokładnie, będzie to blokował. To chyba teraz skupimy się na pinchu i tych takich w sumie dodatkowych zagraniach do końca tego spotkania. Spróbuję strzelić jakiegoś ładniejszego Kuksira. Z tego byłaby okazja, gdyby nas nie kopnął. Ej, w ogóle dajcie znać, czy gracie casuale i czy gracie je na zasadzie takiej, żeby się rozgrzać. Czy po prostu nie lubicie rankedów i wolicie tak sobie na luziku pograć casuale? Czy na przykład freestylujecie? No nie wiem, po prostu dajcie znać, bo to mnie właściwie ciekawi. Ja prawdę mówiąc, tylko i wyłącznie na odcinkach gram casuale, właśnie podczas nagrywania tych serii. A tak normalnie to zdecydowanie bardziej wolę rankedy. Nie uważam, żeby tutaj dało się jakoś fajnie rozgrzać. Dobra, zrobiony ten. I pinch. Dobra, tragiczny. Lecimy na... nie wiem na co, na reseta. Reset do Mustiego, Musty Fliczek, ej ładnie, dobrze mi się Musty Flicki robi tym autem, ale w sumie tak jak o hitboxie myślałem, że będzie mi się dobrze robiło i faktycznie się robi dobrze. Ma bardzo dobrze odwzorowany ten dach, jest taki płaski, widać maskę przede wszystkim, no ale kopniaki na ziemi tutaj na dłuższą metę będą trochę nieprzyjemne, ale autko spoko. Okej, strzelmy sobie coś takiego, albo żartowałem, nie wiem na co polecić, może polećmy na, jak nie będzie challenge'ował to na Grand Pincha. Fajnie by było. Dobra, jest Grand Pinch, ale musiałem się pospieszyć, więc nie było taki fajny. Ziemek już nadjeżdżał. No i się poddał, ale okej, generalnie strzeliłem chyba już wszystko co chciałem, to możemy przejść do meczu rankingowego. Aktualnie mam GC3 dywizja trzecia, czyli w sumie wyżej niż pamiętałem, no ale zobaczymy jak mi tam pójdzie naszym Aston Martinem DBS. O, gramy w ogóle na Tigre, czyli zawodnika z RLCS, który był tak naprawdę tutaj teammate'em Virtuoso z tego co, jeżeli się oczywiście nie mylę. Także tutaj od razu pozdrawiam Virtuoso, no i mamy tak naprawdę Prosa na odcinku, także mega fajnie. Dobra, wiecie co, polećmy na Aeriala, bo czemu by nie? Dobra, przebiję go. Albo nie przebiję, bo on to broni. No ale gramy na Prosa w teście samochodu, więc na pewno jest to coś pozytywnego. Ale nie wiem jak to do tytułu pchać teraz, chyba będzie to easter egg dla widza. Albo w intrze, że test na Prosa. Ale bardzo fajnie. Fajnie by też było wygrać na przykład, bo ale mam też wymówkę oczywiście, bo jak nie wygramy, no to nie jestem rozgrzanym autem, nie no co ja w ogóle gadam, już sobie wymówkę robię, oczywiście, że go zaraz rozwalimy. Okej. Wznowienie perfekcyjnie przegrane. On to zaraz nam będzie próbował bitnąć, ale my go zbitujemy. Zdomujemy go? Okej? Ale fejknięty. Nie no, fake na prosie. No do domu, typie, ty nie masz gdzie wracać. On się spodziewał, że tutaj przez to, że grał z Virtuoso, który był znany z demo, że będziemy demowali, a my tutaj na fejka lecimy. Gracja, rewelacja, no. Co tutaj dużo dodać. Do domu, typie. Ale ten odcinek się tak dobrze układa na razie w ogóle. W sensie strzeliłem do zagrania, co chciałem. Jest autko, samobój, wychodzę. Nie no, żartowałem, ale ten, jest samochód, który mi się całkowicie podoba, w sensie w rzeczywistości, bo tutaj wygląda trochę jak plastik, tak jak wspomniałem. Ale wychodzą mi zagrania to, co chciałem zrobić, jeszcze trafiliśmy na Prosa, więc idealnie pod clickbait. Dobra, flick w lewy górny, on to niestety obronił. Od razu skoczył, żeby to wybić, czyli zrobił coś, co w sumie powinien zrobić. Ja to sobie przyjmę. Przyjmiemy to dalej. I bruzówka z pozdrowieniami. Albo ziemek nas ładnie tutaj zblokuje. Ładnie to zrobił. Nie zdążymy się cofnąć niestety i tracimy bramę. On ma chyba mecz o SSL-a, albo mu braknie jednego MMR-a. Także to też będzie można zobaczyć po meczu. Dobra. Bang. Okej. Nie dajmy się zniszczyć. Oła. Dobra, kopnę. Pojedźmy sobie do lewej. Fajnie by było go zdemować, ale nie uda się raczej. On to kopnie. Ja to wybiję. Ładna wybitka. Fajnie by było to strzelić, ale nie wiem, czy zdążę. Dobra, chyba zdążyłem. Dobra, 3-2, elegancko. Fajnie, ładnie idzie. Dobra, kolejne rozbicie. Czy uda się jakoś nie przegrać? Nie ma źle. Okej, on tak zagrał. Ja tutaj fake bardziej. Albo wiecie co, kopnę pod koniec, żeby mu nie było niewygodnie. On to ładnie sobie zagrał. Ja totalnie nie tak chciałem. I teraz mamy lipę, ale na szczęście nie postanowił nas od razu challenge'ować, co było jego błędem. Aj. Dobra, lećmy na tą ściankę, to będzie przyspieszenie, chyba że on je zabrał właśnie. On je zabrał, no. Zbiorę boosta i próbuję to bronić. Dobra, nie trafił, ja to sobie przyjmę. Elegancka kontra. I Musty Flick, ale potężny, nie? No tym samochodem siedzą Musty Flicki. Ej, podoba mi się ten Aston Martin. 111 na godzinę, petarda. Ten odcinek może być najlepszym odcinkiem w historii odcinków. Bo już nie odpaliłem nagrywania na przykład, to by była lipa giga. Oj. Oj, dobra, ładnie strzelił. Nice one bym mu napisał, ale jak widzicie mam team only, więc nie napiszę mu nic. Mogłem to niby zmienić jednym kliknięciem, ale jestem zbyt leniwy. Okej, wybijamy to do narożnika. Tutaj jeszcze jakiś challenge i musimy zapierdzielać do bramy, bo będzie lipa. Okej, słaby strzał. Dobra, flick, 4-4. Ładnie, 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 walczymy! Wcześniej nam chyba podał, jak robiłem fejka, to zrobimy jeszcze raz. Dokładnie, znowu dostaliśmy od niego za darmo piłkę. Ja sobie słabo przyjąłem, ale dalej mamy sobie nie patrzeć. Tutaj fake tego. Fake bruzówki, który się totalnie nie udał, ale jak dobrze pójdzie, to mamy kontrę. Nie mamy kontry i on na... No dobra, nie zabrał tutaj przyspieszenia, to jest gituwa. Dawaj, tigrę. Nie, nie wierzę, że mnie jakoś obróciło tragicznie. On chyba nie zdąży strzelić. Albo zdąży na styk, bo się nie wiem, nie umiałem jakoś obrócić na koła z powrotem. Kurde, ale mnie tutaj obróciło potężnie. Muszę poprawić swój recover. Okej, dobra, lecimy. Dobra, mamy szansę na aeriala. Reset. Podjedźmy. I ma ground pinch? No nie mogę, że to nie weszło, takie ładne by to było. Tutaj postraszmy go trochę. Zdemujmy go, to będzie idealne, jak go zdemuję, bo inaczej będzie lipa. Bo że się nie uda zdemować. Fajnie by było teraz skontrować. Okej. Dobra, fake. No nie! Nie wierzę, że założyłem, że do lewej piła poleci. Tracimy na 6-4. Ale straciłem, najgorzej na świecie. No i teraz jak nie strzelimy gola ze wznowienia, to będzie przegrana. Ale na szczęście ja znam triki. No dobra, nie znam trików. Chciałem zrobić slow, żeby to strzelić, ale chyba za blisko podjechałem. Chyba, że tutaj się uda. Dobra, jest szansa, widzowie. Mamy sekundę. Czyli piła musi się utrzymać w powietrzu. Jest idealne wznowienie do tego. Dobra. Ogólnie? Okej. Nie no, czemu ta piła tak długo pada? Zostaw nas. Zostaw nas. Jaki jesteś ham. Tryhard RLCS-ów spocany. No i wbił tym meczem SSL-a. Najgorzej na świecie. Chyba będę musiał napisać do Virtuosa, że spłyceńców masz znajomych, co nie potrafię na zerowej sekundzie uszanować tutaj. Dla kontentu, ja nie mówię jeszcze, że dla mnie, ale dla kontentu ja tu nagrywam odcinek. Ajajaj, karamba. Nie no, oczywiście żartuję, bardzo fajnie się grało, tam potężnie mnie zniszczył, nie miałem szans. Ale mniejsza, co sądzę o tym samochodzie? No to powiem wam, że kurde, co niecoś potrafi ten samochód. To znaczy, tak jak mówię, ma zakłamany trochę hitbox z przodu i to będzie na pewno odczuwalne na dłuższą metę, jak ktoś będzie grał. Ale jakiegoś powodu mi się nim dobrze pyka. W sensie, no, sami widzicie, że spoko się nim czuję. Kosztuje on 1100 kredytów, wygląda trochę plastikowo. Ja jestem fanem tego samochodu, pewnie część z was jest fanem też Jamesa Bonda, jak i Aston Martin, to muszę powiedzieć, że ten samochód na pewno nie jest słaby, to znaczy gra mi się nim no przyjemnie, no mówię, jak zobaczyłem hitbox i w ogóle to myślałem, że będzie gorzej, więc to mnie zaskakuje, po prostu nie chcę powiedzieć, że jest jakiś turbokoksem, bo prawdopodobnie po prostu ja się jakoś rozgrzałem dzisiaj, ale jest spoko, ogólnie jest spoko, jestem trochę zawiedziony, że przynajmniej obecnie wygląda jak plastik, ale to każdy z was może ocenić tak jakby po swojemu, no bo macie oczy i wam to tutaj pokazuję, no ale co by tu więcej dodać, samochód jest ok, oczywiście pamiętajcie o wpisaniu kodu twórcy, ja polecam Edek. I nie będę już chyba przedłużał. To by było na tyle w tym filmie. Dziękuję za oglądanie, sub, like i elo elo.